Michałkowo to nowy ośrodek rehabilitacji dzieci, który powstał w Bielsku-Białej na początku 2010 roku. Został założony przez rodziców 7-letniego niepełnosprawnego Michała z Wisły. No, jestem tatą 7-letniego chłopca chorującego na mózgowe porażenie dziecięce. Przez kilka lat jeździliśmy po różnych ośrodkach w całej Polsce. No niestety wszystkie dobre ośrodki specjalizujące się w leczeniu, w rehabilitacji właśnie dzieci z wadami rozwoju ruchowego znajdują się w głównej mierze na północy Polski. No i od nas odległość jest bardzo duża i jeżdżąc właśnie po Polsce, zwiedzając te ośrodki, rehabilitując dziecko, no wymyśliliśmy, że może spróbujemy zrobić coś takiego samego u nas tutaj na południu. Tak, miś śpi. A z kim śpi miś? Popatrz, kto śpi obok misia. Odbudził się. No może się obudził, ale kto tylko u niego leży? Ośrodek intensywnej rehabilitacji dzieci Michałkowo zajmuje się głównie dziećmi z deficytami rozwoju ruchowego. Atutem ośrodka jest jego kameralność. Na turnusie przebywa maksymalnie 8 dzieci, co sprawia, że możliwe jest naprawdę bardzo indywidualne podejście do każdego dziecka, dzięki czemu uzyskujemy maksymalne efekty rehabilitacji. Stosowany jest system ćwiczeń w bloku 2,5-godzinnej rehabilitacji ruchowej. Fizjoterapeuta ma sporo czasu, by spokojnie popracować nad każdym elementem wymagającym rehabilitacji u dziecka. Specjalizujemy się w rehabilitacji ruchowej dzieci, ale również nie zapominając o innych ważnych elementach. Posiadamy swojego neurologopedę, mamy panią psycholog i oligofrenopedagoga, mamy dogoterapię, prowadzimy również rehabilitację w basenie metodą Halliwick. Dużym atutem Michałkowa jest profesjonalnie prowadzona dogoterapia. Elegancko odkładamy i teraz będziemy robili tutaj psie talerzyki. Zobacz, Joko do nas przyszła. Joko też przyszła na to. To jest jednak taka istota, która po prostu jak już jest na zajęciach, to od razu dzieci się uśmiechają. To powoduje, że one są po prostu nie myślą o tych swoich schorzeniach, zapominają o tym, po prostu świetnie się bawią w towarzystwie psa, wykonują ćwiczenia, nawet sobie nie zdając sprawy, że nie wiem, że na przykład pracują załóżmy ręką, która na przykład jest słabsza, bo tak jak było pokazane na poprzednich ćwiczeniach, trzeba tą rączką coś tam zrobić dla tego pieska, dziecko to odbiera jako zabawę, a nie jako po prostu pracę, prawda? Jako ćwiczenie ręki. No, to układamy. To może weźmiemy sobie stoliczek, żeby ci wygodniej. Jakie predyspozycje powinny mieć zwierzęta uczestniczące w dogoterapii? Przede wszystkim cierpliwość, chęć nauki, chęć przebywania z człowiekiem. No, muszą lubić to, co robią, czyli po prostu dobrze się czuć na zajęciach, podczas zajęć. To nie może być tak, że pies jest do tego zmuszany. Musi mieć w sobie po prostu taką chęć do przebywania, do tego, że jest na przykład, że są dzieci, że jest głaskany, że koło niego się dużo dzieje. Odporność na hałas to też jest, bo jednak na zajęciach jak są dzieci, to jednak jest zawsze dużo troszeczkę hałasu i emocji. Także. Też liczysz? Też licz razem ze mną. 4... Proszę, Kubusiu, tutaj jest smakołyk. Ćwiczenia są dobierane w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać czas, jednocześnie nie przemęczając dziecka. Każde dziecko ma opracowany indywidualny cykl ćwiczeń. W zależności od potrzeb wykonywany jest masaż, ćwiczenia ogólne, kinezyterapia, ćwiczenia w pająku, terapia ręki, elementy integracji sensorycznej, elementy muzykoterapii, zajęcia plastyczne, nauka chodu w specjalnym torze. Postępy widać. Już po pierwszym turnusie było widać. Kuba jest dzieckiem onkologicznym. Jesteśmy leczeni. Główna choroba to jest nowotwór, który powoduje nam ucisk i objawia się to niedowładem. Musimy tutaj głównie rehabilitować lewą stronę ciała. I jak widać tutaj po pierwszym turnusie Kuba miał totalny przykurcz lewej rączki. W tej chwili prostuje paluszki zupełnie. Ma mniejsze zaburzenia równowagi. Chodzi pewniej. No na pewno jest to nie jest jeden turnus, to nie są dwa turnusy, tylko to jest długa, systematyczna praca. Także tych turnusów jest potrzeba dużo, ale cieszy nas to, że widać wysiłek, który włoży w to dziecko, w który wkładają to rehabilitanci, no owocuje pozytywnie, także bardzo nas to cieszy.
Podczas terapii w Michałkowie wykorzystywany jest kombinezon kosmiczny Dunak 02, skonstruowany i wyprodukowany przez polskiego konstruktora, będącego jednocześnie fizjoterapeutą. Ale ja się staram trzymać. Trzymaj ręce i trzymaj się cała, nie lecisz do przodu, trzymaj. Kombinezon ma za zadanie poprawić wszystkie niedoskonałości w prawidłowej postawie dziecka. Poprzez ćwiczenie w kombinezonie bardzo skutecznie korygowane są nieprawidłowości postawy. Im dłużej dziecko pracuje w kombinezonie, tym dłużej pozytywne efekty utrzymują się. Ręce i rośnie. Rośnie. Brawo. Drugim kombinezonem wykorzystywanym w Michałkowie jest kombinezon Teratox. Można go używać zarówno w trakcie zajęć rehabilitacyjnych, jak również w domu. Można go nosić praktycznie przez cały dzień. Pięknie zaraz urośnie. No dawaj. W Michałkowie można taki kombinezon zakupić, a także przejść szkolenie prawidłowego jego zakładania. Naszą działalnością są przede wszystkim turnusy rehabilitacyjne, dwutygodniowe, na których codziennie dziecko otrzymuje dość sporą dawkę tej rehabilitacji ruchowej. Jest to 2,5 godziny dziennie samej rehabilitacji ruchowej. No, oczywiście jest to dopasowane pod konkretne dziecko, pod potrzeby konkretnego dziecka. Każde dziecko ma swój jakby indywidualny tok rehabilitacji. A ten no. I dawaj. Tu, ale tu się ładnie skręć. Ośrodek Michałkowo posiada także pokoje gościnne. Tutaj przyjeżdżają rodzice z całej Polski. Mamy swoje pokoje gościnne, mieszczące się w budynku Michałkowa. W związku z tym rodzice, którzy przyjeżdżają z dalszych odległości, mogą u nas przenocować i no, nie trzeba po prostu dojeżdżać do ośrodka codziennie na zajęcia. Jest to moją prywatną jakby satysfakcją, że rodzice wyjeżdżając stąd od nas widzą efekty tej pracy, widzą efekty pracy dzieci, bo przede wszystkim wielką pracę tutaj dzieci wykonują. Jest to ogromny dla nich wysiłek, ale dający efekty. I widząc te efekty, widząc te 2 tygodnie ciężkiej pracy, widząc to, że dziecko wyjeżdżając od nas nabiera nowe umiejętności, to jest dla mnie ogromną satysfakcją.